Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Azji Środkowej. Ze mną jest Szymon Wiśniewski, Instytut Prawa Wschodniego, imienia Gabriela Szerszeniewicza. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Całkiem niedawno zastanawialiśmy się o co chodzi w tych protestach w Kazachstanie. Rzeczywiście ten kraj w Azji Środkowej elektryzował nas. Była obecność sił WZ w Kazachstanie, były protesty, przetasowania w elicie władzy. Zastanawiam się jak dzisiaj wygląda ta stabilność polityczna na najwyższym szczeblu władzy i czy po protestach tych antyrządowych cokolwiek zostało. No tak, protesty, które miały miejsce w styczniu tego roku, no, odbiły się dużym echem nie tylko w samym regionie, ale także na świecie, co było, mogliśmy to zaobserwować również w polskich mediach. No, i trzeba zdać sobie sprawę, że rzeczywiście protesty w Kazachstanie no, wstrząsnęły państwowością kazachską, dlatego że przez lata Kazachstan był uważany za państwo bardzo stabilne, państwo rozwijające się i państwo, które no, jak żadne inne, na pewno w regionie poradzieckim, potrafi zarządzać mniejszościami narodowymi znajdującymi się na, 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 na terytorium państwa. W sposób pokojowy, co ważne, nie antagonizując jedne narodowości przeciw drugim, ale wręcz tworząc taką enklawę współistnienia dobrej. Koegzystencji wielu narodów, przede wszystkim Kazachów i Rosjan, których no jest cały czas około 20 kilkunastu procent, więc to jest taka pokaźna liczba. I w przeciwieństwie do państw regionu, czy to, Uzbekistanu, Kirgistanu czy Tadżykistanu, było to państwo no niezwykle spokojne, państwo, które cieszyło się taką, taką stabilnością, który, którą zapewnił bez wątpienia pierwszy prezydent tego kraju. Sultan Nazarbajew. No i te protesty z tego roku, trzeba przyznać, że w świadomości społecznej były czymś no, niespotykany. Wywołały one teraz, wi wiemy, zakończyły się, tak jak pan powiedział, doszło do przetasowań w najwyższych szczytach władzy. Obecny jest taki proces. Ja to nazywam taką denazarbajewizacją, czyli usuwaniem wszelkich powiązań z byłym prezydentem. Przede wszystkim powiązań osobistych, czy mamy tutaj na myśli Karima Masimowa. Zaufanego współpracownika Nazarbajewa, no, szefa służby specjalnych Kazachstanu, czy samą córkę Darigę Nazarbajewą, która została w zasadzie wyautowana z życia politycznego Kazachstanu. No, po prostu, po prostu do tego zmuszona. Nie było jakiegoś wielkiego odejścia, nie było trzęsnięcia drzwiami, ale stopniowo wycofywała się z, z, z działalności politycznej. No i nie tylko, nie tylko ją podobny los spotkał jej męża, który został usunięty z prezesury jednej z największych spółek energetycznych w państwie. No i te przykłady można mnożyć. To, co, te, to, co dzieje się teraz, to jest po pierwsze ta denazarbajewizacja, de nazarbajewizacja, czyli kwidowanie tego starego porządku, ale przede wszystkim mamy do czynienia z budową nowego Kazachstanu. Nawet tak sam prezydent Tokajew określa program reform przez siebie zaproponowanych. Tak powiedziałem, albo nowy Kazachstan, albo mówi się na to, że jest to druga republika. O tyle jest znaczące to sformułowanie Nowy Kazachstan, że stoi on w opozycji do niepodległego Kazachstanu, który właśnie stworzył Nursultan Nazarbajew. No i takim najbardziej znaczącym wydarzeniem, które będzie miało miejsce na początku czerwca, 5 czerwca, będziemy mieli referendum konstytucyjne. Tam będzie, będą głosowane przez obywateli 33 poprawki do konstytucji. Ten projekt konstytucji został zaproponowany już miesiąc temu, przed no i jak sam prezydent podkreśla i politycy i urzędnicy z nim związani, ma być to ważny krok w kierunku przywrócenia zaufania obywateli do instytucji politycznych i władzy jako takiej po, po tych protestach społecznych. No takie główne zmiany, o których warto wspomnieć, to przede wszystkim odejście od tej superprezydenckiej formy rządów do prezydenckiej z silnym parlamentem. Krewnym prezydenta będzie zabraniało się zajmowania wysokości Wysokich stanowisk rządowych, powrót Trybunału Konstytucyjnego, do którego obywatele będą mogli się już zwracać bezpośrednio. Zniesiona zostanie kara śmierci, która już na mocy umów międzynarodowych Kazachstan się z niej wycofał, ale w konstytucji Kazachstanu jest ten relikt e, i mamy taki dualizm prawny. Z jednej strony prawno pod względem prawno międzynarodowym Kazachstan no, nie ma, y, no, za, zabronił stosowania kary śmierci, natomiast konstytucja przewiduje taką możliwość. Jeszcze ważnym aspektem jest na przykład zniesione zostaną przywileje i szczególna rola no, unr na zostanie usunięta z ustaw konstytucyjnych. No co jest takim wyraźnym ciosem w, w, w tą spuściznę spuściźnie Nursultana Nazarbajewa. No to Kajew podkreśla, że to jest ma być to nowy format interakcji między państwem a społeczeństwem, podmiotowanie społeczeństwa, że to będzie to, to referendum ma być wyraźną demonstracją woli ludu i tak dalej i tak dalej. Oczywiście są Plusy i minusy tej całej sytuacji. E, mówię o samym referendum, to znaczy i treści zaproponowanych poprawek. Z jednej strony, właśnie mamy do czynienia z taką narracją wychwalającą, te poprawki zaproponowane przez Tokajewa. Mówi się o tym, że powstanie wpływowy parlament, zrównoważony zostanie system kontroli władzy i równowaga między nimi, między instytucjami rządowymi. Ten system stanie się bardziej efektywny, więc naprawione zostaną te wszystkie bolączki, które przez lata funkcjonowały w Kazachstanie jako państwie o władzy autorytarnej. No ale z drugiej strony mówi się, że. No, to jest bardziej taki taktyczny ruch polityczny niż zobowiązanie do, do transformacji Kazachstanu jako takiego. Trzeba przyznać, że to nie jest tak, jak się wielu wydaje, że Kazachstan zmierza do pełnej demokratyzacji. Ja też bardziej skłaniam się do takiego stanowiska zgodnie z którym jest to swego rodzaju to referendum, poprawki zaproponowane, jest to swego rodzaju taki wentyl bezpieczeństwa dla samego Tokajewa, rozdrobnienie władzy po między prezydenta Parlament, jedną Izbę drugą IzBę, po to, żeby przez osłabienie poszczególnych instytucji doszło do pewnej takiej walki między tymi instytucjami, żeby żadna z nich nie wyrosła na poważnego konkurenta dla Tokajewa. Bo o ile właśnie Nursultan Nazarbajew był takim gwarantem równowagi sił, to jak mogliśmy się przekonać na początku tego roku, Tokajew takim gwarantem nie był, i w zasadzie no, nic na dwa lata od odejścia Nazarbajewa od władzy wybuchły te protesty społeczne. Więc ma być to swego rodzaju takie zabezpieczenie przeciw powstaniu sił opozycyjnych sprzeciwiających się rządom Tokajewa. A jak, jak to wyjdzie, to myślę, że okaże się w praktyce. No bo co do tego, że poprawki te zostaną przegłosowane, no to chyba nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Zastanawiam się też, jak ta sytuacja na wschodzie, na Ukrainie dzisiaj też wpływa na to, czy, jak Kazachstan patrzy na swoją, swoje wektory polityki międzynarodowej. Wiem, że odbyło się spotkanie, pierwsze spotkanie Tokajewa z prezydentem Turcji Erdoanem. No właśnie, czy dywersyfikujemy źródła energii? Pytanie, czy czy Kazachstan również dywersyfikuje kierunki polityki? Dokładnie tak. Kazachstan przez lata uchodził za państwo prowadzące tą tak zwaną politykę wielowektorową. No wydawało się, że po tych protestach społecznych i tej jednoznacznej pomocy Rosji z jednej strony w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ale z drugiej niemocy Chin. Niemocy Turcji i Organizacji Państw Turkijskich. No, było, to była de facto taka demonstracja, że jednak tutaj Rosja rządzi na y, obszarze poradzieckim, a prędzej czy później prezydent Putin wystawi Kazachstanowi, no, jakiś tam y, rachunek za tą pomoc w ustabilizowaniu sytuacji w państwie. No, ale teraz okazuje się, że ta sytuacja na Ukrainie i wojna, którą rozpętała Rosja, jest, y, no, przy całej Tragedii tych całych wydarzeń, ale jest Kazachstanowi na rękę, dlatego, że to jest teraz okres, w którym Kazachstan może spokojnie próbować wyrwać się z pozostałości tego rosyjskich, rosyjskich wpływów, zademonstrować swoją niezależność, nie obawiając się przy tym, że Moskwa się zdenerwuje, że będą jakieś naciski, czy to medialne, czy to polityków o niższym szczeblu, co mieliśmy już, z czym mieliśmy do czynienia nawet w tym roku, no ale też w latach ubiegłych podkreślano, że. To ziemie północnego Kazachstanu w większości zamieszkiwane przez Rosjan, to de facto nie są kazachskie ziemie, że to bardziej rosyjskie, i tak dalej, i tak dalej. I można domniemywać, że gdyby nie było tej, tej wojny na Ukrainie, to to wysunięcie się spod rosyjskich wpływów byłoby dużo trudniejsze dla Kazachstanu. No ale obserwujemy coś takiego, z czym, z czego, czego się nie spodziewaliśmy, to znaczy Kazachstan silnie nawiązuje współpracę przede wszystkim wojskową z Turcją, będzie tam tworzona fabryka do produkcji dronów, pierwsza, po, pierwsza poza Turcją e, fabryka na świecie. Państwa podpisały umowę o rozszerzonym partnerstwie strategicznym, kilkanaście umów z tym związanych, no i w ogóle państwa integrują się w ramach organizacji państw turkijskich, starając się podkreślać jedność cywilizacyjną i jedność etniczną, więc no tutaj mamy do czynienia z takim wyraźnym, wyraźną próbą e, wysunięcia się spod tych wpływów rosyjskich, no ale z drugiej strony nie zaniedbując tego kierunku rosyjskiego, Kazachstan zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym partnerem dla gospodarki kazachskiej jest Rosja, która odpo odpowiada za prawie 40% importu do mm, Kazachstanu. Powiązania organizacyjne, czy to organizacja Układu Bezpieczeństwa zbiorowym, czy euroazjatycka Unia Gospodarcza, no to są instytucje, za, pom za pomocą których ta współpraca między Nursultanem a, a, a Moskwą, ona się, ona się zacieśnia i ona jest silna, więc Kazachstan nie odżegnuje się od tej polityki względem, względem Kremla, ale nie chce już podchodzić do tego, jak do polityki senior partnera z junior partnerem. Stara się jak najbardziej i zwrócić uwagę na możliwości swojego państwa i potencjał, który chce właśnie wykorzystać drogą tej polityki wielowektorowej. To tak na zakończenie właściwie czy sytuacja na wschodzie również wpłynęła na kieszenie z Kazachów, czy to jest odczuwalne? No tak, zdecydowanie no, tak jak powiedziałem, te zależności między Kazachstanem a Rosją są, są naprawdę pokaźne, szczególnie w pierwszym okresie wojny było widać, że waluta rosyjska słabła, waluta kazachska słabła, pewne środki ostrożnościowe, które były wprowadzane przez Rosję, później następnie wprowadzane przez Kazachstan, więc to było takie echo, echo gospodarki rosyjskiej można było zaobserwować w Kazachstanie, no ale poza tymi negatywnymi czynnikami, które, które były obecne, no po części Kazachstan stara się korzystać z, z tej sytuacji i z Sankcji. Tu warto wspomnieć o tym, że dość głośnym było jakiś czas temu, już, już po wprowadzeniu tych sankcji, przeniesienie produkcji rosyjskich motocykli Ural. To są takie motocykle z boczną przyczepą, dość sławne na całym świecie, z rosyjskiego miasta do kazachskiego Pietropawłowska. A po drugie, na przykład, w połowie kwietnia przedstawiciele Czeskiej Skody wybrali się do Aumaty, aby no, sądować grunt pod rozmieszczenie, zakładów produkcyjnych, trolejbusów i autobusów elektrycznych. Więc no, widać, że to nie jest tak jednoznaczne. Są plusy i minusy tej całej sytuacji, ale wydaje się, że Kazachstan powoli wkracza na taką drogę stabilności zarówno politycznej, jak i ekonomicznej. Tak jest. Dzisiaj Szymon Wiśniewski, Instytut Prawa Wschodniego imienia Gabriela Szerszeniewicza w komentarzu na temat sytuacji w Kazachstanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia!